Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, zrobimy czytanie, zobaczymy, co w ten zimowy dzień piękny chce nam przejść i powiedzieć. Więc krótki update na dzień dobry, albo na dobry wieczór. Więc moje demony się odczepiły. Najpierw te dwa, zaraz, bo to jest cała historia. Wiem. Najpierw te dwa w nocy i później rano trzeci, więc mieliśmy trzy. Następnie odczepiłam sama dwa kolejne i ku mojej uciesze okazało się, że z lewej dłoni odpadł jeden demon. Przez cały dzień byłam w swojej, że tak powiem, zagadce dnia, dlaczego ten i ten demon nie chce odejść. Cztery demony. Więc dosłownie usiadłam tu, teraz, i odpowiedź do mnie przyszła w postaci tych czterech demonów, które przeszły. Więc te cztery demony to były dzieci. Chodzi o jakiegoś rodzaju niedojrzałość, która jest cały czas w przyczepie ze mną. W przyczepie ze mną? Okej. Cztery espresso rano. Cztery kawy espresso rano, cztery demony, czwórka dzieci, dwójka dzieci na rowerze, dwójka dzieci z psami, z dwoma psami. Czyli jest pewnego rodzaju niedojrzałość, która jeżeli jest nie... nieuświadomiona, może prowadzić nas do decyzji opartych na dosłownie akcjach, takie jakby podjęło dziecko. I w dalszym ciągu, że tak powiem, mam tą informację, żeby czekać do poniedziałku. Wiem, prawda? Moje Oshi. Oh shit. Hydro Boost, nawodnienie, elektrolity, witaminy. Elektrolity. Dlaczego to kupuję? Bo zwykła woda nie ma elektrolitów. Nawadniaj się, zrelaksuj się, bądź aktywny. Więc co chcę przejść? Jaka wiadomość będzie na jutro? Jaka wiadomość na jutro, czyli na poniedziałek? Zaczynamy od 9 pentakli. Page of Cups, to jest to, co powiedziałam. Dziecko. Razem z czterema mieczami. Okej. Siedem pentakli. I pozostańmy w tej opcji czterech kart, cztery demony niedojrzałości, cokolwiek to znaczy. Cztery dziecięce demony. Pod spodem mamy dwa kielichy. To trochę wygląda tak, jakby być w relacji z kimś. Kto ma te same demony niedojrzałości? Po przedzieleniu 8 pentakli.
przodkowie. Zaraz muszę sobie to ułożyć. Wiem! Strzała w dół. Trzy karty. Mistyczny szaman odwrócony, podarunek w pozycji prawidłowej i ziemia. Cztery miecze. O! Spadło. Serce spadło. Dosłownie jestem na takiej ławce, tak jakby na takiej łodzi, która nie wiem, gdzie płynie. Przycisnęła się przez kratki. Karta spadła tak, po prostu, i spadła na ziemię. Co mamy? Do siedmiu pentakli. A propos relacji. Okej, zaraz zobaczymy, co tu Dream Decoder chce powiedzieć. Pod spodem mamy jasnowidz. Śmierć. Okej, już widzę, o co chodzi. Śmierć i aktor, celebryta odwrócony. Apokalipsa. Warunki są, jakie są. O, lekcja karmiczna odwrócona. Praca odwrócona. Pod spodem pudełko odwrócone. Jak ta karta się nazywa? Poczucie bycia w pułapce odwrócone. Okej. Więc jest tutaj taki vibe. Momentu, w którym w sumie chcesz wrócić do tego, co było, bo lepsze znajome niż nieznajome. Albo bym chciała powiedzieć, lepsze małe znajome niż duże nieznajome. Ale jesteśmy w pre-shadow, czyli idziemy, że tak powiem, prosto do retrogradacji Merkurego, co oznacza, że można powiedzieć, że już jesteśmy w retrogradacji. I to jest zawsze czas, który będzie nam podsuwał ten poprzedni cykl po to, żeby nam go domknąć, po to, żeby nam pokazać ten ostatni brakujący element, o którym nie wiedzieliśmy, że jest dostępny, żeby go zamknąć. Więc będzie pokazane nam jutro miejsce. I to miejsce to jest miejsce, do którego chcesz wrócić tylko dlatego, że jesteś na łodzi i nie wiesz, gdzie płyniesz. Trochę jest tutaj taki vibe. Wiem, że zbliża się koniec i początek, i w związku z tym, skoro nie wiem, co dalej, to wiem, co dalej. To niech wróci wszystko to, co było. Z tym, że teraz jak to mówię i pewnie jak to słyszysz, to mówisz, no nie, nie, ja chcę nowych rzeczy, ja chcę nowych rzeczy. Ja chcę, żeby coś się nowego wydarzyło i tak dalej. Tylko pytanie, czy faktycznie pracujesz nad nowymi rzeczami, skoro osiem pentakli jest odwróconych. Czy na przykład
można powiedzieć, że zaaplikowanie nowej energii w starą energię, albo na odwrót, będzie nowym początkiem. Na razie jesteśmy w tym takim, powiedzmy, że to jest stara energia, to jest nowa energia. I powiedzmy, że jesteśmy w tym momencie, w którym przesiewamy, to jest ten punkt, w którym stara i nowa energia po prostu się styka i trochę starej energii bierze nowej energii i idzie dalej i trochę nowej energii ze starej i idzie dalej. Niemniej jednak jest jakieś takie rozdzielenie. I teraz pytanie, czym jest to rozdzielenie? Jeżeli jest to rozdzielenie relacji pomiędzy kimś a kimś, albo jest to rozdzielenie pomiędzy tobą a pracą, albo jest to rozdzielenie pomiędzy tobą a jakąś wizją, którą mieliście, albo jest to rozdzielenie ciebie starej wersji od ciebie nowej wersji, to będzie tutaj chęć taka, o nie, co się dzieje? Muszę przecież wrócić do tego, co było. Muszę przecież szybko interweniować. I to jest ten moment, w którym chcesz dać sobie spokój. Dlaczego? Dlatego, że skoro twój brak pewności siebie, który był spowodowany tym, że twoi rodzice, rodzina, przodkowie nie dali ci odpowiedniego emocjonalnego wsparcia, ten etap się zakończył. Dlaczego? Dlatego, że kończysz go w energii bycia niezależnym, niezależnej. To znaczy, że masz swoją ścieżkę energetyczną i znalazłaś swoje personalne drzewo życia, pod którym się położyłeś po to, żeby zobaczyć, gdzie był moment, w którym wsadzili cię w winę. I to jest to, tak naprawdę według energii jest to jednoczesne uśmiercenie niedojrzałej energii, czyli twoich czterech demonów, które jeszcze były na chodzie, bo były nieuświadomione. I jednocześnie, kiedy walka się kończy, bo integracja dobiegła końca, automatycznie zaczyna się coś nowego. Co w związku z tym, że zaczyna się coś nowego? No w związku z tym, że zaczyna się coś nowego, dasz sobie moment na odpoczynek po ciężkiej bitwie. A jeżeli nie dasz sobie odpoczynku, nie zakończysz tej lekcji karmicznej. Czyli musi być moment, w którym po prostu odpoczniesz. Jeżeli nie, nie zakończysz tego cyklu karmicznego. Jeśli jest jakakolwiek, można by to nazwać, jakikolwiek plus albo minus tej sytuacji, to mogę powiedzieć, że plus jest taki, że to, na co sobie zapracowałeś, to jest miłość własna. I jeżeli ona była w postaci niedojrzałej, to jest ta miłość, która spada. I jeżeli ona była wymanifestowana jako relacja, to jest to, co spada. Jeżeli była wymanifestowana jako praca, to jest to, co spada. Jeżeli była wymanifestowana jako wszelkie czynności, które były oparte na niedojrzałej miłości, czyli iluzorycznej miłości, to jest to, co wyciągnie cię z letargu.
Więc ten jasnowidz, energia jasnowidza, to jest energia tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, gdzie są w tobie te pudełka, do których chcesz wrócić. To nie jest jasnowidz po to, żeby przewidywać przyszłość albo odnajdywać ciała zmarłych. To jest tylko i wyłącznie jesteś jasnowidzem sama dla siebie, sam dla siebie, po to, żeby wejrzeć do wewnątrz i żeby zobaczyć, jaka praca się skończyła, nad czym praca się skończyła. Jeżeli energia wspólnoty to jest to, co się kończy, to esencja, którą wyniesiesz z tego etapu, z tej lekcji karmicznej, jest taka, że zyskujesz siebie, że zyskujesz relacje z tobą, relacje z samym sobą, relacje opartą na miłości własnej. Ok. Subskrybuj, lajkuj. Mam nadzieję, że coś będzie dla was z tych wiadomości. W opisie filmu jest mój adres mailowy, więc możesz napisać do mnie. Możesz napisać do mnie, jeśli chodzi o przedłużone czytanie. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Tak. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł i udostępnię ci link poprzez maila. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. Trzymajcie się, pa.